Witam drugi Hemfis. Mam nadzieję, że się trzymacie w porządku, zdrówko. Jest, tak, mam nadzieję. Dzisiejsza lekcja jest przez przypadek, bo tak naprawdę sobie przypomniałem po przygotowaniu lekcji, że powinienem zrobić lekcję dla pierwszej A 4-letniego liceum i matwizu, ale im zrobię lekcję jutro. Zresztą to jest na środę, więc jeszcze jest czas. A ta lekcja wasza tak naprawdę chyba będzie lekcją na poświętach, więc jeżeli byśmy wrócili tak jak są plany, na razie na dzisiaj jeszcze oficjalnie, no to będzie powtórka jeszcze na lekcji. Jeżeli nie wrócimy, a nie ma co ukrywać, bardzo ciężko będzie po świętach wrócić do szkoły, jednak mimo wszystko. No to będzie nawet jako lekcja wasza, tak. Tylko że ja chyba wpiszę do niego po świętach, no bo tak naprawdę wyprzedzam, u was wyprzedzam to, co jest w dzienniku elektronicznym, to, co idziemy z materiałem, tak? No dobrze, ale skoro już zabrałem się za was, no to róbmy lekcję dla drugiego Hemfizu. Mówimy o polu grawitacyjnym, było prawo powszechnego ciążenia, w formie bardziej przypomnienia, prawa Keplera w formie przypomnienia też, tak? Oczywiście teraz sobie przypomniałem, że można jeszcze przy okazji wyprowadzić gdzieś ogólną wersję prawa Keplera trzeciego, więc to też sobie zrobimy na marginesie. Ale już mam coś innego przygotowane, więc już nie będę wycierał tablicy, tak? No dobrze. Co teraz? Było natężenie pola grawitacyjnego, była zasada superpozycja natężeń pola grawitacyjnego, tak? Czyli jak liczyć pole grawitacyjne pochodzące od kilku źródeł w jakimś miejscu, w przestrzeni, tak? Przypominam, liczymy tak, jakby nie było poza jednym źródłem niczego innego, potem liczymy natężenie pola od drugiego źródła, jakby nie było pozostałych i tak dalej. Czyli liczymy dla każdego ze źródeł z osobna i potem wektorowo sumujemy, tak? O tym mówiliśmy, rysowaliśmy sobie to wszystko, mam nadzieję. No dobrze. Teraz dzisiejszy temat lekcji. Obiecałem, że będzie hardkorowo, no to dzisiaj będzie hardkorowo, też jasna. Czyli praca w polu grawitacyjnym. Czyli pierwsze, pole grawitacyjne jednorodne. Co to oznacza? Mieliście w gimnazjum bodajże pole elektrostatyczne i było hasło, jakie to jest pole jednorodne? Takie, którego linie pola są w tej samej odległości od siebie, równo oddalone. Tak? No i równoległe oczywiście. Co to z naszego punktu widzenia oznacza, znając pewną wielkość charakteryzującą pole, czyli natężenie pola grawitacyjnego? Ano tyle, że przyjmujemy, że jest wszędzie jednakowe natężenie pola. Oczywiście jest to pewne przybliżenie, bo nie ma co ukrywać, powierzchnia Ziemi nie jest płaską powierzchnią, tak? Chyba że ktoś tam będzie tak twierdził, że jest płaską. Płaskoziemcy są, istnieją na świecie podobno, tak? Więc powierzchnia jest płaska, linie pola są równoległe do tej powierzchni w tej samej odległości od siebie. Gamma wektorowo tak jest stałe. Czyli kierunek jest ten sam do środka, do powierzchni Ziemi, zwrot jest tak do Ziemi, no i wartość taka sama. Wartość, czyli gęstość narysowania tych linii, tak? Gęstość opakowania linii pola grawitacyjnego. Bo to mówi nam o tym właśnie, jak silne to pole jest, tak? Tak symbolicznie rzecz jasna. No dobrze. Ale pewne przybliżenie możemy przyjąć, że na przykład na dziedzińcu szkolnym, tak, przed szkołą, czy za szkołą, pole w miarę jest jednorodne, więc przyjmujemy, że ten skrawek, wycinek ziemi, który jest pobliżu szkoły, czy na którym nawet szkoła cała stoi, tam pole jest jednorodne, tak możemy sobie przyjąć, że jest płaskie, tak? I wtedy linie pola są równoległe. To jest bardzo dobre przybliżenie, nie ma co ukrywać, bo kula ziemska w porównaniu z tym fragmentem małym wycinkiem jest tak duża, że możemy przyjąć, że jest to faktycznie część płaska. Tak, aczkolwiek powtarzam, to jest tylko cały czas przybliżenie. Dobre, ale tylko przybliżenie, tak? No dobrze. Więc wyprowadźmy wzór na pole, na pracę w polu grawitacyjnym jednorodnym. Tutaj oczywiście, co robimy? Będziemy przesuwać ciało tak między jednym a drugim punktem w przestrzeni, na pewną wysokość, ale uwaga, nie będę przesuwał tego w pionie, tylko pod pewnym kątem. Tak? Czyli będę przesuwał ciało z punktu A do punktu B. Po przesunięciu będzie delta R, tu jest R, bo tutaj, tak? Tutaj w pionie nad punktem A jest punkt C. Różnica wysokości między A i C to jest delta H, no bo A jest na jakiejś wysokości, C jest na jakiejś wysokości, więc to będzie delta H. I między wektorem A, B oraz pionem jest kąt alfa. Tak? Tutaj też są linie pola grawitacyjnego, ale nie chciałem już rysować, żeby jeden był na drugim, żeby to nie było zagmatwane, tak?
No dobrze, więc jak teraz liczymy natężenie pola? Bo jak liczymy teraz pracę w polu grawitacyjnym w takim przypadku, no to z definicji pracy, czyli siła razy przesunięcie, tak? Ale tym razem między przesunięciem a wektorem siły, no właśnie, załóżmy, że będziemy prostować ruchem jednostajnym, tak? Czyli nie będziemy zmieniać wartości prędkości. Co to oznacza, ruch jednostajny? To oznacza tyle, że no, pierwsza zasada to pierwsza dynamiki Newtona, czyli wypadkowa działających sił musi być równa zero. Czyli jeżeli ja przesuwam te kartki, moją tablicę, ruchem jednostajnym, nawet na początku pionowo do góry, no to wypadkowa działających sił na kartki musi być równa zero. Czyli siła ciężkości działająca na kartkę pionowo w dół musi być przez coś równoważona. Przez co? Przez siłę reakcji mojej dłoni. Tak? No bo te kartki pod wpływem siły ciężkości naciskają na moją dłoń. Trzecia zasada dynamiki, która funkcjonuje, działają na dłoń, dłoń działa na kartki pionowo do góry. Tak? Jeżeli to jest ruch jednostajny, to te siły się muszą równoważyć. Ich wartości jest taka sama. Czyli ja z jaką siłą działam na kartki? Z taką samą co siła ciężkości, czyli M razy G. Tak? M razy G. A co się stanie, jeżeli będę działał, przesuwał pod kątem, ruchem jednostajnym oczywiście, pod kątem, wypadkowa siła też równa zero. Przypominam, że jest to temat praca w polu grawitacyjnym, czyli pomijamy wszelkiego innego typu siły, czyli na przykład opory powietrza. Ich nie ma, tak? Tylko nas interesuje pole grawitacyjne. Czyli jeżeli przesuwam teraz to pod pewnym kątem, no to jaka siła działa na te kartki od Ziemi? No to jest siła ciężkości, tak? Siła ciężkości pionowo w dół. Więc tak naprawdę jedyną siłą, którą ja muszę zrównoważyć, jest siła ciężkości. Czyli czy działam pionowo do góry, czy pod pewnym kątem, jeżeli to jest ruch jednostajny, moja siła równoważy siłę ciężkości, czyli M razy G. Czyli moja siła tutaj się nie zmienia. Czyli pod siłę F mogę podstawić, tu jeszcze nie, tutaj M razy G. Tak? M razy G. Ale no, przesunięcie, oficjalnie delta R, ale to przesunięcie jest pod pewnym kątem względem siły, bo siła teraz jest w pionie. Przypominam, że moja siła działa pionowo do góry. Tak? Ja działam do góry. Siła ciężkości działa w dół, czyli moja siła działa pionowo do góry, a przesunięcie jest w bok. Czyli tutaj jednak musi być delta R razy cosinus kąta alfa. Tak? No dobrze. Czyli tak, czyli tutaj już mamy drugi wzór, tutaj już MG, delta R cosinus kąta alfa. No dobrze. Ale zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Pomiędzy deltą H a przesunięciem jest kąt alfa. Kosinus tego kąta alfa to jest delta H przez delta R. To zapisałem chyba bodajże, tak? Czyli samo delta, a sam nie powiem nic, samo kosinus alfa. Po prostu ja kosinus alfa teraz postawię wprost tutaj. Tak nie będę przekształcał niczego, od razu podstawię. Czyli co? Mamy MG delta R, delta H przez delta R. Delta R się skraca. Mamy MG delta H. Znany wzór chyba, co? Wzór na pracę MG delta H. Sprawa załatwiona. Tak? Ten wzór chyba skąd znacie. Chyba nawet mi się wydaje z gimnazjum. Tak? Czyli nic nowego. Ale bardzo istotne jest, moi drodzy, teraz jakby wniosek. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Czy jeżeli bym przesuwał z punktu A do punktu jakiegoś innego D pod większym kątem alfa, ale na samą wysokość, ta praca będzie inna? MG delta H. Czyli się różni, tylko zależy od zmiany wysokości. Czyli praca nie zależy tutaj od przesunięcia. Powiem więcej. Praca nie zależy nawet od drogi. Czyli ja mógłbym od punktu A do punktu C po zygzaku jakimś przesuwać ciało do punktu B. Liczy się tylko zmiana wysokości. Tak? Czyli jak gdyby rzut punktu końcowego na prostą, leżącą, przecinającą punkt A, tak, będącą gdyby wzdłuż na linii pola grawitacyjnego, tak? I to delta H mnie tylko interesuje, zmiana wysokości. Czyli praca w polu grawitacyjnym nie zależy od przesunięcia, od przebytej drogi, tylko zależy od zmiany wysokości, tak? W takim przypadku mówimy, że pole grawitacyjne, bo to się dzieje w polu grawitacyjnym, jest tak zwanym polem zachowawczym. Na przykład w przeciwieństwie do siły tarcia. Jeżeli ja przesunę w tym i z powrotem w szafę, no to pracę wykonam zależną od przebytej drogi tak naprawdę. Tak?
Siła tarcia nie jest siłą zachowawczą, a siła grawitacyjna jest siłami zachowawczymi. Czyli pole grawitacyjne jest polem tak zwanym zachowawczym. Czyli praca nie zależy, to trzeba zapamiętać, tak? Praca nie zależy od przesunięcia, tak? Jak ono będzie. Praca zależy tylko od zmiany wysokości. Tylko od delty H. Jasne? Pole zachowawcze. Bardzo istotne. Tak? Zapamiętać sobie, zakodować. No dobrze. Pole ten, to było pole jednorodne. Przejdźmy, o, mam 10 minut minęło. To teraz będzie ciekawsza jazda. Pole centralne. Jak policzyć? No, definicyjnie tak samo. Czyli co robimy? No, najpierw rysunek może zrobimy, dobrze? Czyli mam pole centralne, czyli źródło pola, na przykład Ziemię. Punkt początkowy A, punkt końcowy B. Prawdopodobnie jak poprzednio. Punkt końcowy A jest odległy od Ziemi od ORA. Tutaj zapisałem sobie, że jakieś RA. Punkt końcowy B jest odległy od środka Ziemi o RB. RA, RB. Przesunięcie to będzie, to jest między A i B. Tutaj chyba przesunięcia nie napisałem, nie. Tutaj powinno być przesunięcie delta R jakieś. O, popisałem się. Dobra. Będę taki czerwony. Trudno. Przesunięcie delta R, tak? No dobrze. Przesuwamy. No to definicja pracy, czyli co? W F delta R. Czyli F delta R. Zwróćcie uwagę, nie wektorowe, nie ma kosinusa. Dlaczego? Pole zachowawcze. Po skosie nie ma znaczenia. Pod jakim kątem przesuwam nie było, nie miało znaczenia. Tak, więc tutaj jest to pole zachowawcze, więc możemy sobie już podarować. No dobrze. Świetnie. F, delta, R. Ale co podstawić pod F? We wzorze na pracę tam siła jest stała. Tak? W polu jednorodnym, skoro natężenie pola wszędzie było jednakowe, a natężenie pola definiujemy jako siłę działającą na masę próbną, no to siła jest stała, tak? Nie ma dyskusji. Tutaj siła chyba nie jest stała. Im dalej od środka Ziemi, tym to pole jest coraz słabsze, czyli siła jest coraz mniejsza działająca na to ciało, tak? Więc jest pewien problem. Jeżeli, teraz, żeby nie było wcześniej, jeżeli bym narysował zależność siły od przesunięcia, no to tam we wzorze, przypominam, jest GMM przez R kwadrat, tak? Czyli G stała grawitacji, masa ciała centralnego, masa ciała przesuwanego, tak? Przez R kwadrat, odległość między tymi ciałami, tak? Między środkami ciężkości tych ciał. Czyli jest to zależność 1 przez R kwadrat, tak? Siła nie jest stała. Co wtedy? Tak? Siła nie jest stała. Tak? Co wtedy? Ktoś się przyjrzał kartce czy tablicy, ten już wie. Wtedy pole. Przypominam, że jak mamy zależność siły od przesunięcia, to pole pod wykresem jest miarą wykonanej pracy. Tak? Więc w tym przypadku trzeba było policzyć pole pod tym wykresem. Od RA do RB przesuwamy ciało, jasne? Czyli ten fragment. Pole tego fragmentu. Jak to zrobić? Mówiliśmy o tym już nieraz. Czyli trzeba byłoby wziąć prostokąty o pewnej wysokości. Tam przyjąć, że wtedy siła jest stała od kątu prostokąt, tak? No i liczymy pole każdego z tych prostokątów. Kąt każdy byłby coraz niższy. No i potem na końcu trzeba byłoby sumować te wszystkie pola, tak? Ale tym jest dokładnie, im to jest węższe. Więc najlepsze byłoby nieskończenie cienkie. Czyli wiecie, do czego zmierzam. Do czego zmierza Kamiński. Do tego, co lubicie. Czyli po pierwsze, początek. Czyli każdy taki prostokąt to byłoby delta W. Delta W, czyli F delta R. Nieskończenie cienkie, czyli DW F DR. Czyli trzeba to z TDW sumować. Czyli inaczej mówiąc, całkowicie. Tak jest, macie rację. Wiecie, do czego Kamiński, do czego zmierzam. Czyli po stronie całkowanie W równa się całka od RA do RB FDR. To jest to. No właśnie. Czyli co robimy? Pod F podstawiam prawo powszechnego ciążenia. Nie mam wyboru, tylko to jest. GMM przez R kwadrat. Tu jest oczywiście DR, tutaj całka bez zmian od RA do RB. GMM jest wielkością stałą, niezmienną,
więc mogę przed znak całki wyciągnąć, więc W równa się GMM i no i tutaj całka od RA do RB. DR przez R kwadrat, bo to jest tylko, zostało to nam tylko, tak? Tak sobie zapisałem w skrócie, żeby już nie chciało mi się pisać DR razy 1 przez R kwadrat. No dobrze. Całka z tego. Tak. Przypominam. Mały przerywnik, bardzo mały przerywnik matematyczny. Całkowanie jest to odwrotność różniczkowania, czyli liczenia pochodnych matematycznych, rzecz biorąc. Nie będziemy definiować oczywiście pochodnych, żeby to rozszerzył tak, w sensie matematycznym, w sensie fizycznym. Wy je używacie cały czas od pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej, czy od szóstej klasy szkoły podstawowej, co niektórzy nawet. Więc przypominam, matematycznie najprościej, bo akurat to będziemy używać. Pochodna z funkcji ax do potęgi n, czyli na przykład, no to przykład będzie pod spodem. Pochodna w matematyce często w nawiasie prim, to jest an x do potęgi n minus pierwszej. Pochodna mówi nam o tym, jak wielkość fizyczna, przynajmniej w fizyce, zmienia względem czegoś tam, względem na przykład czasu najczęściej. Tutaj nie względem czasu będzie akurat, ale najczęściej względem czasu. Tak? Tutaj będzie względem odległości, czyli jak zmienia się 1 przez r kwadrat w zależności od odległości. Tak, po prostu i tyle. No dobrze, czyli to jest to. Czyli pochodna przykład. Pod a podstawiam 1, pod x podstawiam no x, ale pod n podstawiam minus 1. I prim, tak, równa się pochodna z tego. Pochodna z a przepisuję, czyli minus 1. Przepraszam. 1 przepisuję. Pochodna n. Tu się pojawia a razy n, czyli 1 razy minus 1, czyli zostaje minus 1. X do potęgi n minus 1, czyli minus 2. Tak? Bo od minus 1 jeszcze odejmuję, więc czyli mamy do potęgi minus 2. Czyli to jest minus x do minus drugiej. Tu jest pomyłka. Zobaczyłem, że coś mi się tutaj nie zgadza. Tak. Minus x do minus drugiej, tak, potęgi. No dobrze. A mamy właśnie coś takiego. Zwróćcie uwagę, tu mamy właśnie 1 przez x kwadrat przez 1 przez r kwadrat. Tylko, że nie mamy minusa. Co to oznacza? Że całkowanie z tego to jest odwrotnie. Czyli tak naprawdę to jest moim, to jest ta funkcja. A ja mam uzyskać z tego całkowania tę funkcję. Jasne? Odwrotnie idę teraz. To jest tym, a mam uzyskać to. Tak samo jak macie chociażby potęgowanie i pierwiastkowanie, tak? Więc tu jest odwrotność, to jest odwrotne działanie. Więc oczywiście tutaj mam z plusem, więc tutaj jest, a tu jest funkcja z minusem, więc skoro tu jest funkcja z plusem, tu jest minus, tu nie ma minusa, to wniosek tutaj będę miał minus, czyli pochodną, proszę, całkowanie tej funkcji daje mi x do minus pierwszej. Jak tą funkcję całkuję, bo mam x do minus pierwszej, więc jak tę całkuję, to będę miał minus r do minus pierwszej, tak? Minus x do minus pierwszej. Minus, no bo tutaj ten znak minus tutaj jest. Tutaj tego minusa nie ma. No i granica całkowania od RA do RB. Teraz podstawiam najpierw RB do tego. Idę przez RB na minusie, to jest minus. I potem odejmuję i postawiam RA, czyli minus. Minus 1 przez RA. Tu jest podwójny minus, więc tu jest plus, więc odwracam, więc mamy coś takiego. Wzór na pracę w polu grawitacyjnym GMM w nawiasie 1 przez RA minus 1 przez RB. Gdy przesuwam ciało z punktu A do B. Jest to wzór na pracę w polu grawitacyjnym wykonywaną przez siły zewnętrzne, przesuwając ciało z punktu A do punktu B. Nieważne, że jest dalej czy bliżej, tak formalnie, jeżeli chodzi o wzór. Tak? Ten wzór jest wzorem na pracę w polu grawitacyjnym. Tak? Ale A jest punktem początkowym, B jest punktem końcowym. To jest istotne. Tak? W tym przypadku z A do B. No tutaj tak dopisałem A strzałka B, żeby było wiadomo, o co chodzi. Tak? Wzór na pracę w polu grawitacyjnym, centralnym. Tak? Taki wzór uzyskaliśmy. No dobrze. Przypominam, jest to wzór na pracę dla sił zewnętrznych. Czyli na przykład ja podnoszę coś do góry, czy ja powoduję, że coś opada na dół. Tak? Nie grawitacja. Tak? Siły zewnętrzne. W termodynamice, pamiętacie, było sporo tych sił zewnętrznych, wewnętrznych, więc to jest coś podobnego. Tak, więc ten wzór będzie bardzo ważnym wzorem. Z tego wzoru będziemy też korzystać jeszcze w następnych godzinach, to już będzie po świętach. Tak, z tego wzoru będziemy korzystać, o dziwo, w
w polu elektrostatycznym. Następny dział, który nas czeka. Mam nadzieję, że w tym roku go zrobimy. Tak. Pole elektrostatyczne też. Tam zwróćcie uwagę, że prawo Coulomba bardzo podobnie wygląda do prawa powszechnego ciążenia, jeżeli chodzi o zapisy z fizycznej. 1 przez R kwadrat tam jest zmiana w wyniku. Tak? Więc będzie podobnie. Tam już może nie będę wyprowadzał, bo już to już jest wyprowadzone raz, po co robić to dwa razy. Tak? To samo praktycznie. Tak? Tylko, że inne stałe tam są. Inne symbole będą na górze w liczniku, ale w mianowniku jest to samo. Więc ten wzór warto sobie zakodować gdzieś, tak? Praca w polu grawitacyjnym centralnym. GMM 1 przez RA minus 1 przez RB. A jest punktem początkowym, B jest punktem końcowym, tak? To jest wzór na pracę w polu centralnym. I to byłoby na dzisiaj wszystko. Przed świętami się już chyba nie zobaczymy, więc pogodnych, wesołych świąt w gronie rodzinnym, chyba bardziej niż zwykle, chyba nawet będzie w gronie rodzinnym, na to wygląda. Trzymajcie się zdrowo, tak. No i do zobaczenia kiedyś. Kiedy? Zobaczymy. Na razie, trzymajcie się.